Zanim zbierzemy kolektę, parę słów chciałem powiedzieć w temacie pieniędzy. Wiecie, bo o pieniądzach mówi się albo bardzo dużo, albo nie mówi się wcale. Przeważnie jak się mówi bardzo dużo, to mówi się źle. Natomiast, oczywiście nie w naszym kościele. Natomiast temat pieniędzy, z tematem pieniędzy wiążą się bardzo często również u ludzi w kościele dwa tematy. Pierwszym jest chciwość, a drugim jest lęk. Coś wam powiem, ja uważam, że tożsamość w Chrystusie to jest bardzo praktyczna rzecz. Bardzo praktyczna rzecz. Kiedy ja się nawracałem, ja miałem jeszcze taką mentalność świata, jeśli chodzi o dawanie. Że jeśli ja coś dam, to ja nie mam, no bo dałem. Wiecie, i to czasami przyjmuje taką bardzo subtelną postać, tak? Ale jest ogromna różnica. Jest ogromna różnica pomiędzy mentalnością Królestwa, a pomiędzy mentalnością tego świata. Wiecie, ja przez jakiś czas dawałem pieniądze, powiedziałem, że to jest słuszne, ale cały czas towarzyszyło mi tam głęboko w środku jakieś delikatne poczucie zubożenia. Wiecie, świat też daje, tak? Jest dużo akcji humanitarnych. Kiedy ja zacząłem wzrastać w Chrystusie, kiedy zacząłem realnie rozumieć, że Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, że te pieniądze są Pana, ja zacząłem cieszyć się z możliwości dawania i nie mieć poczucia straty. Wiecie, mówię wam o tym, bo ja jestem surowy do swojej duszy. Ja jestem surowy dla swojej duszy. Między innymi robiłem jej takie ćwiczenia, robiłem jej takie osądy. Były też miesiące, że nie miałem żadnego przychodu, albo miałem przychód dużo mniejszy, niż chciałem mieć. Natomiast jestem człowiekiem wiary. Ustanowiłem sobie w wierze, że mam. Jeśli wierzę, że mam, to od tego pułapu, który wierzę, płacę dziesięcinę. Bo ja go mam. Bo ja go mam. Wiecie, te słowa, zresztą jak i Boże Słowo, one są ostre jak miecz. Tu głęboko trzeba zajrzeć. Zdaję sobie sprawę, że część ludzi jest w stanie powiedzieć, no tak, manipulant, sekty, próbuje wyciągnąć kasę. Inne osoby będą się zasłaniały literą w Biblii, że tego nie znalazły, tak? Ale ja wam mówię, z ducha do ducha. Pamiętajcie, jest jedna zasada. Każdy z nas daje tyle pieniędzy, na ile ufa Bogu. I nie ma tutaj żadnego ale. Nie ma żadnego ale. Dajemy tyle, na ile ufamy w pieniądze. Na ile ufamy Bogu. Na ile ufamy Bogu w pieniądze. Wiecie, jakiś czas temu miałem taki moment takiego cudownego uniesienia z Bogiem. Tak sobie siedziałem, tak było nam blisko. I tak mówię, w zasadzie to ja już chcę iść do Ciebie. Jest mi z Tobą tak dobrze i świadom tych wszystkich okoliczności tego, czego się dzieje. I w tym momencie On skierował mój wzrok najpierw na moją żonę, później na moje dzieci, później na Was, na Kościół, a później na świat. W tym czasie tak mocno wzrosło we mnie poczucie odpowiedzialności. Tak bardzo zaczęło mi się chcieć, wiecie? Zaczęło mi się chcieć robić pewne rzeczy, bo czuję się odpowiedzialny. Czuję się odpowiedzialny. I wiem, że chcę dawać. Że chcę dawać i chcę jakby wpływać na wiele rzeczy i osób w tym kraju. Wczoraj zostaliśmy wieczorem z żoną zaproszeni do opery. W operze byłem raz jako dziecko, później sobie przypomniałem i wczoraj. Wiecie, nudziłem się tam strasznie, to nie moja bajka. Ale wiecie co? Siedząc sobie tam, patrzyłem na tych ludzi. Ludzi sztywnych, ludzi zniewolonych, do których ja chcę dotrzeć. Do których ja chcę dotrzeć. Oni tam siedzieli w smutnikach, w garniturach.
A ja mam w sercu, żeby do nich dotrzeć. Mam w sercu, żeby ich zorganizować. Jestem świadomy, że potrzebna jest na to kasa.